Dokładnie tak, to nie jest clickbait. Jestem w topce chyba wszystkiego, co się da na hiszpańskim serwerze. Kompletnie się tego nie spodziewałam, ale naprawdę mnóstwo osób z Polski razem ze mną dołączyło na ten serwer. Chyba w setkach można was tutaj liczyć. Ja jestem po prostu w szoku, co się tutaj dzieje. I myślę, że Hiszpanie tym bardziej, bo można powiedzieć, że jest tu taki mały zamęt, jeśli chodzi o Polaków na tym serwerze, o niespodziewany przypływ tak wielkiej ilości Polaków na tym serwerze, ale zacznijmy od początku. Ogólnie, no tak jak widzicie, jest tutaj 12 level i mam tutaj dosyć sporo starcoinsów. Oczywiście są one zarobkiem z filmów, które tutaj wykonałam i które dostały się do top. Tutaj jak widać jest jeden z moich filmów. Nie mam pojęcia, dlaczego ten film cały czas jest na drugim miejscu, skoro cały czas ma więcej wyświetleń niż ten pierwszy, ale mniejsza. W każdym razie jest w topce. I tutaj jak widać dwa moje poprzednie filmy też są w topce. No i teraz zajrzyjmy sobie na artbooki, ponieważ tutaj mój artbook również jest w topce i widziałam tutaj pewien bardzo ciekawy komentarz właśnie osoby z Hiszpanii, zaraz go znajdę. Tutaj właśnie Laura Star ze zdziwieniem napisała: czy używam botów? Rozumiecie to? Mam tutaj tylko 169 lajków i ktoś się pyta, czy używam botów. Naprawdę, ten serwer jest aż tak martwy, że ludzie myślą, że 170 lajków trzeba nabić tylko i wyłącznie botami, tak? Nie ma innego wyjścia, nie ma w ogóle innego sposobu. Na 100% używam botów, tak? Tutaj pod naszą Laurą też Aina się wypowiedziała. Ja oczywiście przetłumaczyłam ten komentarz sobie jakimś Google tłumaczem czy coś. No i tutaj jest napisane coś w stylu 126 lajków, jak dużo Polaków tutaj jest. Chyba tutaj jest aktualnie więcej Polaków niż Hiszpanów. Ej, naprawdę, takich aktywnych graczy. Na to wygląda. Zrobiliście tutaj dymy jak nie wiem co. Teraz natomiast możemy sobie zajrzeć na zdjęcia, ponieważ również jestem w topce zdjęć, jak pewnie już wiecie. Właśnie tym zdjęciem udało mi się zdobyć 5. miejsce w top aktualnie. No i jak również moje dwa luki są w topce tutaj na 2. i na 4. miejscu. I słuchajcie, w tym odcinku zaplanowałam coś special, coś specjalnego naprawdę, ponieważ mam zamiar tutaj kupić VIP-a, dlatego że MovieStarPlanet wprowadziło bardzo kuszącą ofertę. Oczywiście VIP-a Star w cenie normalnego VIP-a. Mam nadzieję, że mi tutaj zadziała kupienie kontem PaySafe Card. Dobra, mniejsza. Spróbuję tutaj kupić tego VIP-a na miesiąc i zaraz się widzimy. No i jak widzicie, wszystko poszło po mojej myśli, a bałam się, że coś może nie wyjść. I słuchajcie, oczywiście robimy tutaj boostera, bo naprawdę w magazynie Fame nazbierałam bardzo, bardzo dużo fejmu. Ale najpierw może zacznijmy od tutaj osiągnięć, ponieważ tutaj również sporo tego jest, więc po prostu odbierzmy to. No i jeszcze tutaj. Niewiele tego oczywiście jest, ponieważ no za te osiągnięcia to jednak strasznie śmieszną ilość fame możemy dostać, ale na szczęście w magazynie Fame jest tego o wiele, wiele więcej. Zaraz sobie wszystko odbierzemy i zobaczymy, czy wbijemy, znaczy no, myślę, że 13 level na 100% wbijemy, ale czy na przykład będzie może 14 lub wyższy, zobaczymy zaraz. Wow, już mamy 14 level? Okej, dobra, tego się nie spodziewałam. No i teraz oczywiście skarboneczka, zobaczmy ile w niej się nazbierało. 32 tysiące fejmu. Pewnie nie wystarczy to, żeby wbić 15 level, bo jednak brakuje dużo więcej, ale zawsze coś. Myślę, że jesteśmy już dość blisko tego 15 levelu. No i tak, wiecie co bym chciała tutaj zrobić? Ja bym chciała bardzo tutaj, słuchajcie moi drodzy, zmienić sobie w końcu twarz. W sensie ta twarz wygląda bardzo fajnie, o dziwo. Natomiast chciałabym tutaj zmienić nosek. Nie daje on jakiejś dużej różnicy, ponieważ tylko piegi i takie lekkie zaróżowienie. Ale moim zdaniem wygląda jednak lepiej niż ten. No i chciałabym też zmienić usta. Te usta są naprawdę bardzo ładne, jak na usta nie dla VIP-ów, aczkolwiek myślę, że te usta będą mega fajnie pasować. No i bardzo ładnie wyglądamy, słuchajcie. Słuchajcie, wiecie co ja bym chciała jeszcze wam tak pokazać ogólnie? Tutaj ja mam tę Hiszpankę w serduszku. I też swoją drogą inna Hiszpanka mnie tutaj zapraszała do serduszka, ale wybrałam tę, bo miała wyższy level. No i właśnie ta Laura napisała do mnie, że wow, sprawiłaś, że gracze z Polski zwariowali
zainteresowali przez to, że właśnie pokazałam ich biedny serwer, jak to określiła. Natomiast ja jej odpisałam, czy jest zła na mnie, czy coś, bo właśnie nie wiem, w jaki sposób mam zareagować na to, co napisała. Odpisała, że nie, jest tylko ciekawa, że to było napisane kapsem, ponieważ Movistar Planet wszystko cenzuruje i że chciała tylko, abym wiedziała, że ona też twierdzi, że ten serwer jest po prostu biedny, więc bardzo miła osoba. Nie reaguje jakoś negatywnie na to, że jest tutaj nagle tyle Polaków, bo no myślę, że byłoby dość sporo osób, które by się po prostu wkurzyły bez żadnego większego powodu, że no nagle jest 10 tysięcy Polaków na jakimś serwerze, no to jest dosyć dziwna sytuacja, musicie przyznać. Wyobraźcie sobie, że na polski serwer nagle wbija, nie wiem, 1000 Francuzów i tworzą oni własne artbooki, lajkują je sobie wzajemnie, tworzą własne filmy, dostają się do topki, no to jest strasznie dziwna sytuacja. Nie spodziewałabym się, że aż do takich rzeczy doprowadzicie, że do mnie będą pisać Hiszpanie, że w ogóle oni nie wiedzą, co się dzieje, czemu ja jestem w topce, czy ja w ogóle używam botów. Po prostu robię tutaj, słuchajcie, karierę na hiszpańskim Movistar Planet. Nie osiągnęłam nic na polskim, ale słuchajcie, zapowiada się kariera na hiszpańskim. Pokażę wam jeszcze mój domek. Tutaj coś w moim domku pokombinowałam, ale naprawdę no niewiele. W większości to po prostu jest tutaj zmiana tła i podłogi i jakieś tam tutaj darmowe dekoracje dałam do środka. Myślę, że mogłabym się tu jeszcze przebrać, bo mam tutaj bardzo ładny look i on wygląda tak, już sobie go kupiłam dawno, albo nie, chyba ktoś mi go kupił z listy życzeń, tak to było. No i wygląda on tak. Aha, Boże, jeszcze mi się przypomniało, słuchajcie, okazało się, że tutaj chyba w ogóle nie ma tak zwanej ciszy nocnej, ponieważ grałam tutaj o 3:00, grałam tutaj o 4:00 rano i tutaj chyba naprawdę nie ma tej ciszy nocnej. I właśnie chciałabym wam też powiedzieć, że czaty zaczęły mieć więcej serwerów, na przykład na plaży nie ma tylko dwóch serwerów, tylko jest... No, nie chcę się teraz liczyć, ale na pewno dużo więcej. Zobaczmy jeszcze, jak jest na Parque de Patinaje. No tutaj jest wciąż jeden, o dziwo, nie wiem dlaczego. W kawiarni też jest bardzo dużo osób, a jest tylko jeden serwer nadal, więc nie mam pojęcia. Wygląda na to, że tutaj tylko w plaży może być więcej serwerów. Wejdźmy może jeszcze do klubu VIP, tutaj jestem ciekawa, czy będzie ktokolwiek. Tutaj w ogóle mało kto ma VIP-a, to jest naprawdę rzadko spotykane. Nawet w topce ludzie mało kiedy mają VIP-a. Więc słuchajcie, z VIP-em tutaj się czuję po prostu jak jakiś celebryta co najmniej. Wyobraźcie to sobie. Jeżeli chcecie mnie tutaj dodać, to widzicie tutaj nick, nazywam się Anet Hazy H w niku. Do następnego i pa 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 pa!